Siema! Zazwyczaj na tym kanale znajdziecie partie profesjonalnych szachistów, natomiast od czasu do czasu robię filmik na temat osoby, która profesjonalnie w szachy nie gra, ale coś z szachami ma wspólnego. Pojawili się tutaj już m.in. Tako Hemingway, pojawił się patec, pojawił się Tadeusz Cymański, a nawet papież Polak Jan Paweł II, a dzisiaj do tego grona dołącza aktualny minister finansów, czyli Andrzej Domański, ponieważ jakiś czas temu wrzucił on informację, że można wylicytować na partię z ministrem finansów, więc użyłem swoich wszelkich możliwości szpiegowskich, a mianowicie wpisałem w Google Andrzej Domański czeską, znalazłem jego profil i dzisiaj popatrzymy sobie, w jaki sposób Minister finansów gra sobie w szachy. Przede wszystkim ma on ranking około 1800. Z tego co patrzyłem, jest to raczej człowiek, który wiecie, lubi usiąść na spokojnie i podumać, dlatego gra tylko rapidy. No i faktycznie około tego rankingu 1800 się yy, znajduje. Natomiast, jak to zazwyczaj bywa w takich filmach, ode mnie ma tytuł honorowego arcymistrza i zobaczymy sobie trzy jego partie, które rozegrał. Dwie będą, znaczy w sumie trzy będą bardzo ciekawe, natomiast jedna z tych partii będzie miała bardzo niespodziewane. Plot Twist. Także zachęcam do oglądania i lecimy. Pierwsza partia, którą chciałem Wam pokazać, to partia z zawodnikiem o rankingu 1757 i ona jest wyjątkowa pod jednym względem, ponieważ Pan Andrzej zdecydował się zagrać ruch E4, nastąpiło E5, skoczek F3, skoczek C6 i D4, czyli partia szkocka. Partia, która szczególnie dla takich, nazwałbym to, mniej profesjonalnych szachistów jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ od razu wyprowadzamy jednego końca, możemy wyprowadzić drugiego końca, zawsze możemy iść długą roszadę Zawsze możemy mieć w krótką roszadę bardzo taki elastyczny debiut, elastyczny sposób na rozpoczęcie partii. Także przeciwnik to zbił, nastąpiło bicie i teraz już oponent popełnia błąd, bo tutaj trzeba albo wyprowadzić skoczka, albo wyprowadzić gońca. Można zagrać Hetman F6. Natomiast jeżeli ktoś nie zna teorii debiutów na poziomie 1700, no to oponent zdecydował się to po prostu zbić. I kłopot jest taki, że ten Hetman jest bardzo uciążliwą figurą. Zazwyczaj nie wyprowadzamy tego hetmana, bo przeciwnik nam to wygoni skoczkiem. Natomiast gdy skoczki się wymieniły, to ten hetman jest tutaj bardzo aktywny. No i gdy przeciwnik zagrał D6, to od tego momentu nastąpiło skoczek C3. Goniec E7. Tu już w ogóle można zbić pionka i potem tym hetmanem wrócić, także to jest wszystko spoko. Natomiast Andrzej Domański zdecydował się wyprowadzić swojego gońca, też pewnie nie myślał za długo, po prostu stwierdził, wyprowadzam figury. Nastąpiło koniec F6 i od tego momentu dzieje się coś bardzo dziwnego, ponieważ oglądałem tę partie i sprawdzałem na podpowiedzi silnika. Teraz najlepszym ruchem jest wycofanie hetmana. Nastąpiło to. Przeciwnik zagrał skoczek E7. Najlepszym ruchem jest zrobienie długiej roszady. I to też zrobił minister finansów. Nastąpiła roszada. Najlepszym ruchem w tej pozycji jest zagranie posunięcia F3. Nastąpiło F3. Nastąpiło goniec E6. Najlepszy ruch. E4. Nastąpiło... Nastąpiło H6, żeby nie było G5, i teraz znowu ktoś z Was mógłby pomyśleć, dobra, gramy G5 i po wymianie, 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 wymianie mamy aktywnego Hetmana. Natomiast dużo lepszym posunięciem jest zagranie ruchu H4, po to, żeby po jakimkolwiek ruchu zagrać G5. Nastąpiło łubu-dubu, łubu-dubu, goniec D4, najlepszy ruch w pozycji, czyli wymiana, wymiana, Hetman H2. I partia się zakończyła. Z tego co patrzyłem, nastąpiła jeszcze wieża E8, i przeciwnik po prostu się poddał, bo grozi mat w jednym posunięciu. W taki sposób białe wygrały. Wszystkie ruchy od tego momentu, od tego momentu, gdzie nie nastąpiło bicie na G7, to była pierwsza linia silnika. Minister finansów nie popełnił żadnego błędu, także szacun. Natomiast to była taka partia, że powiedzmy, wiecie, przygotowanie siadło, przeciwnik nie zagrał dobrze w debiucie. Czasami takie partie na każdym poziomie się zdarzają, nawet ja. Parę razy w życiu miałem 100% dokładności według czeskomu. Dlatego zobaczmy sobie inną partię, która już była dużo bardziej zadymiarska. A mianowicie E4, C5, skoczek F3, skoczek C6, D4, bicie, bicie. I teraz bardzo ważny moment dla ministra finansów. Czy jest on team Tomek Jaskółka i zagra na przykład E6, to co ja gram, czy jednak jest team Dawid w nerw. I zagra przyspieszonego smoka. No niestety, ja jeszcze nie jestem widocznie na tyle popularny, żeby politycy się mną interesowali. Dawid czerw jest G6 i lecimy sobie w przyspieszonego smoka. Także skoczek C3, skoczek F6, F3, roszada. No i tutaj, jeżeli nastąpiłoby Hetman D2, to strzelam, że pan Andrzej zdecydowałby się zagrać D5, to jest jedna z głównych linii. Natomiast oponent zdecydował się tu zbić. I wierzcie lub nie, ale to jest właśnie plus Smoka, że jeżeli przeciwnik zagra taki ruch, to komputer już mówi, że jest minus jeden dla czarnego. Wystarczy odbić pionkiem, zaraz dojdziemy do ruchu D5. Przeciwnik nie ma za bardzo wyprowadzonych figur, to znaczy musi jeszcze zagrać co najmniej dwa ruchy, ewentualnie raz, dwa, trzy, żeby schować sobie króla. A my po prostu zagramy D5, wieża B8, atakujemy. Natomiast. Grający czarnymi zdecydował się, że zagra DB C6. Nie jest to zły ruch, natomiast dopuszcza wymianę Hetmanów. Jednak przeciwnik nie chciał tych Hetmanów wymieniać, dlatego nastąpiło gonie D3, Hetman C7, Hetman D2. I teraz, naprawdę, jak patrzyłem na tę partię, to sobie pomyślałem, że kurczę. Grający czarnymi wie co 5. Ponieważ w tym momencie zagrał ruch, który może wiecie, komputerowo nie jest najlepszy, ale pokazuje, że była tutaj pewna idea. Ponieważ co chce zrobić biały? Biały grając hetman D2 prawdopodobnie będzie chciał zrobić długą roszadę. Więc atakujemy. A5. Przeciwnik zagrał goniec H6. Oczywiście tego nigdy nie bijemy, więc kolejny pionek leci do przodu. Nastąpiła wymiana, wymiana. No i białe zagrały H4. Tutaj, co ciekawe, mogłoby Was kusić, żeby zagrać ruch hetman G3 i dać szacha, ale prawda jest taka, że to nam za wiele nie daje. Bo po pierwsze, przeciwnik może się zasłonić i wymienią się hetmany. Po drugie, nawet królew F1 i dalszy atak nie byłoby jakimś wielkim problemem. Także... Atakuje nas z jednej strony przeciwnik, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy atakować z drugiej strony. B4, bardzo dobry ruch. Przeciwnik odchodzi, następuje C5 i oczywiście przeciwnik może próbować tutaj atakować, ale z tego ataku póki co nic się nie będzie działo. Dlatego, że białe tutaj zagrały C3, ewidentnie przestraszyły się tych pionków, a czarne znowu grają najlepsze ruchy. Wieża D8, żeby związać. Teraz już grozi C4. Po jakimś takim biciu możemy zagrać C4, możemy zagrać goniec A6 i ten goniec będzie stracony. Także widać, że tutaj pomimo tego, że tak jak Mówię, wiecie, to nie jest poziom Magnusa Karlsena. To widać, że grający czarnymi wie co 5, że te jego ruchy w jakiś sposób się ze sobą łączą, a to zawsze jest fajne do oglądania. Także Hetman 3. Czarne kontynuują, C4. Goniec sobie wrócił. Nastąpiło goniec B7, no i białe też atakują z drugiej strony. I teraz taki jeden zarzut, panie Andrzeju, jeżeli pan kiedykolwiek obejrzy ten filmik, gdy gramy sobie smoka. I przeciwnik atakuje nas tymi pionkami. Bardzo dobrze jest zagrać ruch H5. Bardzo często to jest dobry ruch, ponieważ jeżeli przeciwnik zapcha, to my mu, mu robimy siema i próbuj mnie dalej atakować, jak zapchałeś sobie pionki. Natomiast jeśli nastąpi tutaj bicie, odbijamy skoczkiem i ten skoczek tutaj wszystko kontroluje. Ciężko jest w jakikolwiek sposób atakować naszą pozycję. Natomiast tutaj czarne zagrały ruch wieża D6, i to jest znowu ruch, który jest dobry, jeżeli chodzi o plan, ponieważ planujemy zagrać tutaj i zdobyć wieżę. Ale jest słaby pod tym względem, że jak przeciwnik zagrałby tu, to podstawiliśmy widełki. Także no czasami tak się zdarza. Natomiast białe miały klapki na oczach. Białe miały y, takie podejście, że atakować muszę, także nastąpiło h5, wieża d8. No i teraz okazuje się, że to grozi. Także jeśli nastąpiłoby bicie, to po wieża d1 zdobywamy wieżę i wygrywamy partię. Także widzicie, nie była to nie jest to taka bardzo clean partia, ale to jest partia, gdzie czarne ewidentnie mają plan i go realizują. Także białe tutaj boją się i grają ruch skoczek D4. I teraz nastąpiło E5, czarne. Znaczy białe zbiły czarnym na G6, no i tutaj znowu najlepszy ruch w pozycji. Czy chcemy bić to, czy chcemy bić tak, czy chcemy bić tak, okazuje się, że tylko jeden z tych ruchów jest dobry, ponieważ o ile bicie tutaj też jest całkiem spoko, to musimy się liczyć z tym, że nastąpi tutaj, przeciwnik gdzieś tutaj nam coś pobije, nasz król będzie w dużych tarapatach. Natomiast oczywiście komputer to zawsze wybroni. Natomiast najlepszym ruchem jest bicie FG. Dlaczego? Ponieważ teraz, jak nastąpi szach, a my wrócimy, to nasz hetman, którego ustawiliśmy tutaj, nie wiem, z 15 ruchów temu, nagle okazuje się, że broni tego punktu, więc nie boimy się o jakieś takie ruchy typu G5. Natomiast białe i tak zagrały G5, nastąpiło bicie. Bicie, czarne odbiły i ten hetman cały czas tego punktu broni. Natomiast zauważcie też, że gdyby nastąpiło bicie tak, to tutaj przegrywamy w dwa ruchy, więc nie można było odbić HG, coś, co może jest trochę bardziej naturalne. Także byliśmy w tej pozycji. No i tutaj białe wymyśliły bardzo ciekawą ideę, a mianowicie co jest problemem? Problemem jest ten hetman. Gdyby tego hetmana nie było, to tutaj wlatujemy ciężkimi figurami i wygrywamy partię. Dlatego białe zagrały E5, nastąpiło bicie z szachem, ale teraz goniec E4 i okazuje się, że czarne mimo wszystko muszą uważać, bo czy mogą to zbić? Czy można zbić tego gońca, skoro nastąpi bicie tutaj, tutaj i nagle nasz król będzie w dużych opałach? Natomiast minister finansów wziął, usiadł, policzył na spokojnie, zdecydował się to zbić i okazuje się, że po biciu, pyk, biciu, tu, szach, pyk, przeciwnik może zbić nam wieżę. Przeciwnik przez moment ma jakość więcej, ale teraz wystarczy tylko zbić. Król F1, Hetman E2, Hetman G2, partia kończy się matem i w taki sposób Andrzej Domański wygrał swoją kolejną partię. I to była naprawdę bardzo ładna partia, w sensie jak trzeba było, to atakował, jak trzeba było trochę się obronić, to obronił, a jak trzeba było usiąść i policzyć mata, to wziął, usiadł i policzył mata. Także póki co mamy obraz potężnego szachisty, który nie popełnia wręcz żadnych błędów. Natomiast po to jest też trzecia partia, którą pan Andrzej rozgrywał z zawodnikiem 1815, grał kolorem białym, no i tutaj przeciwnik zagrał w taki niestandardowy sposób, ponieważ po E4 nastąpiło E6 i po D4 nastąpiło B6. Niby to jest obrona francuska, ale brakuje tego ruchu. D5, także tutaj to, co trzeba robić w takich sytuacjach, to wyprowadzać swoje figury i wydaje mi się, aczkolwiek też nie oglądałem zbyt wielu partii ministra finansów, że ma on takie bojowe nastawienie, szczególnie jak gra kolorem białym, bo oczywiście można zagrać tutaj na przykład w taki sposób, że zagramy tutaj, 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 przeciwnik sobie zagra tu, zrobimy sobie roszadę, podstawimy piąka, więc może jeszcze zagramy tak... Tak, zrobimy roszatę i to jest spoko. Komputer mówi, że w taki sposób można to grać. Natomiast jeżeli mamy w głowie plan, który lubimy, to możemy go realizować i zobaczcie, skoczek C3, goniec E3, nastąpiło losowe H6, Hetman D2, G5, długa roszada, i mamy po raz kolejny coś podobnego, co miało miejsce wcześniej. Białe wyprowadzają najpierw te figury po to, żeby mieć już wieże w grze i żeby potencjalnie atakować króla przeciwnika, co jest bardzo spoko. To znaczy, wiadomo, nie jest to idealne pod względem debiutowym, ale jak mamy jakiś plan, możemy go realizować. Przeciwnik zagrał skoczek C6, no to białe już atakują od początku do do końca przeciwnik stracił dużo czasu, żeby ruszać pionkami, podczas gdy my tylko wyprowadziliśmy dwa pionki i wyprowadziliśmy resztę figur. No i teraz trzeba uważać, bo jak nastąpi bicie, możemy to zbić skoczkiem, możemy to zbić pionkiem. Ja bym osobiście był pionkiem, ponieważ po czymś takim zaraz wejdziemy hetmanem, zaraz zagramy F4, ten król w centrum się trochę martwi. Natomiast bicie z też jest OK. Skoczek F6. No i białe tutaj miały wygrywające posunięcie którego nie zauważyły. I czasami tak bywa. Można było wygrać z zawodnikiem trochę wyższym rankingowo, dosłownie w 10 ruchów, wystarczyło po prostu to zbić i pod odbiciu jest mat. Ale to jest konsekwencja tego, że dobrze zostało zagrane wszystko w debiucie. Natomiast białe zagrały na spokojnie F3, nastąpiło bicie, odbicie hetmanem, hetman E7, goniec C4, no i długa roszada. No i koniec końców czarne schowały swojego króla, ale ma to swoją cenę, ponieważ białe zdobywają tutaj pionka, no i przechodzą do końcówki. Końcówka z pionkiem więcej powinna być bez problemu wygrana, także dokończenie rozwoju spoko, skoczek E5, koniec, D5, wymiana, wymiana, skoczek C4, kolejna wymiana i kolejna wymiana, także tutaj na pewno też jest w głowie ministra finansów, że jak mamy przewagę pionka, fajnie jest wymienić jak najwięcej figur, grało nam się będzie łatwiej, jest mniejsza szansa, że czegoś nie zobaczymy, a co więcej, każdą końcówkę powinniśmy wygrać. Także skoczek D6, wieża D8, wieża poszła na G8, skoczek poszedł na C3, wieża F8, skoczek D5. No i tutaj czarne popełniły bardzo duży błąd. To znaczy prawda jest taka, że pozycja już jest czarnego przegrana, ponieważ grożą widełki, ale jeżeli się przed nimi obronimy, to możemy zbić tutaj, tutaj i tutaj. I przechodzimy do tak zwanej końcówki hanowerskiej, gdzie obsługujemy sobie cztery wieże. Natomiast czarne nie zobaczyły tego, zdecydowały się z braku laku zagrać G4. Pyk, 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 pyk. No i mamy totalnie nie wygraną pozycję nastąpiło F4, no i w zasadzie ta partia mogłaby nie mieć żadnej historii. Na pewno bym Wam jej nie pokazał, gdyby nie zadziało się tutaj coś kontrowersyjnego ze strony e, ministra finansów, ponieważ wieża E8, E5, zdobywamy kolejnego pionka. Tej pozycji już się nie da przegrać, praktycznie. Tak mogłoby się przynajmniej wydawać. Natomiast skoczek E3 wieża odchodzi, żeby. I jednocześnie broni tego pionka, także spoko. Skoczek C4, wiadomo, trzeba uważać troszkę na to, że skoczki robią widełki, ale zauważcie, wszystkie pionki trzymają się za ręce. No i w zasadzie mamy idealną konfigurację, ponieważ czarne tu nie mogą nic zrobić. Dosłownie nie można tutaj nic zrobić. Jeden słaby pionek jest broniony przez wieżę, każdy kolejny pionek broni kolejnego pionka. Także skrócę 6, ok, pionek jest puszowany, drugi pionek jest pchany, żeby było jak najbliżej dojścia. Nastąpiła F6, no i tutaj czarne stwierdziły, ok, to ja biję, biję. No i czarne tutaj co prawda zdobyły pionka, ale wymieniła się jedna para wież. I teraz wystarczy tylko. Tak manewrować tą wieżą, żeby powybijać te pionki. I to też robi pan Andrzej, ponieważ wieża E7, wieża idzie na H7, atakuje słabego pionka. No przeciwnik mógł go próbować jeszcze bronić, ale wtedy po ruchu F7 byłyby duże kłopoty. Także nastąpiło króle 8, zbicie kolejnego pionka, zbicie kolejnego pionka. No i tutaj troszkę szybko przelecę przez to, co się dzieje, ponieważ białe zdecydowały się oddać wszystkie pionki na jednym skrzydle, żeby zbić wszystkie pionki na drugim skrzydle. No i teraz bardzo dojrzałe podejście ze strony koloru białego. A mianowicie gdy mamy trzy pionki, a przeciwnik ma tylko skoczka, to żeby się nie martwić o to, że kiedyś podstawimy widełki, nastąpiło wieża H5. Bicie, bicie. No i teraz jedyne, co trzeba robić, to zapchać tego pionka. Jak sobie zobaczycie, tutaj jest kwadrat tego pionka po ruchu a4, więc król bez żadnego, no nie będzie w stanie go złapać. Natomiast białe, nie wiem dlaczego tak się stało, natomiast białe zdecydowały się podchodzić królem. Nie jest to złe, ale gdy możemy zapchać pionka, to warto jest to zrobić. Natomiast okej, okay, król sobie na spokojnie podszedł na pole b6, nastąpiło a4, a5, a6, b4, b5. C4, C5, C6, tutaj i w tym momencie Andrzej Domański mógł zagrać C7 i zapatować, ale widział to, dlatego zagrał ruch król A5. Tylko po to, żeby w kolejnym ruchu zagrać C7 i zapatować przeciwnika. I w taki sposób partia zakończyła się remisem, pomimo tego, że dosłownie 20 ruchów temu można było tego pionka po prostu pchać, no niestety zabrakło koncentracji na e, końcu tej partii, ale mimo wszystko była ona dobra. Zawodnik 1800 w zasadzie nie miał nic do gadania, mógł przegrać w 10 ruchu, no i tak to wyglądało, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, zostawcie suba, będzie mi bardzo miło, a tymczasem ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i nara!